Więc dzień dobry, dziękuję za przybycie. Zauważyłem, ciekawe, czy to był zbieg okoliczności, czy to ktoś zaplanował, ale wydaje mi się, że zwłaszcza na ostatniej sesji każdy mówił o sztucznej inteligencji. Wydaje mi się, że na początku tego AI nie było aż tak dużo. Miałbym taką propozycję do Państwa. Ja bym zaczął od samego tego pojęcia. Z mojego doświadczenia jest ono bardzo nierozumiane często. Jest albo niedoceniane, albo przeceniane. Nie wiem, czy ktoś z Państwa pokusi się o wyjaśnienie, co właściwie mamy myśleć, kiedy pada termin sztuczna inteligencja. O, teraz lepiej. Jeśli Państwo pozwolicie, jako akademik pozwolę sobie na takie definicyjne podejście i ma Pan absolutnie rację. To jest termin mocno niedookreślony, dlatego że inteligencja jest niedookreślona. To jest jedno z najbardziej niejednoznacznych pojęć w psychologii, w związku z tym trudno jest mówić o tym, jak budować sztuczną inteligencję, skoro nie wiadomo, co to jest inteligencja jako taka. Druga Pana uwaga bardzo słuszna, ten termin jest nadużywany i to wiemy doskonale, marketingowo, to już w skali powiedzmy sobie przemysłowej, wszystko jest właściwie dzisiaj inteligentne, trudno kupić nieinteligentny wyrób. Ja prywatnie Państwu powiem, że ostatnio nabyłem sprzęt gospodarstwa domowego, który na pudełku miał napisane, że jest najinteligentniejszy. Już inteligentny nie wystarczy, musi być najinteligentniejszy. Oczywiście w 90% tych inteligentnych produktów nie ma nic, dosłownie nic z dorobku poważnej dziedziny naukowej, jaką jest sztuczna inteligencja. I o tym musimy pamiętać. Jak również, przepraszam za taki pogląd tutaj na tej sali, ale również może nie w wielu, ale w części naszych tutaj rozważań mówimy po prostu o algorytmach, które nie mają cech, nie czerpią w żaden sposób z tego, czym jest inteligencja. Po prostu są dobrymi algorytmami, często klasycznymi, znanymi od lat. No niemniej jednak sama dyscyplina funkcjonuje, jest ważna, rozwija się i myślę, że o tym jeszcze będziemy tutaj więcej mówić. Nie chcę monopolizować tego wątku. Ja może powiem tylko tyle, że z mojego doświadczenia wynika, że każda rozmowa o machine learningu ostatecznie kończy się tematem, czym się różni machine learning od AI-a. I to jest zawsze temat, który kończy cywilizowaną rozmowę na ten temat, bo nigdy nikt nie jest w stanie dojść do porozumienia, jakie są różnice między jednym a drugim pojęciem. Natomiast, żeby znaleźć jakieś warunki brzegowe i wspólną płaszczyznę porozumienia, no to możemy się odwołać do prób definicji prawnych i mamy na przykład ten projekt unijnego AI Act, który ma szalenie szeroką definicję, bo w AI, w rozumieniu AI Act wpada praktycznie wszystko. Z jednej strony skali są głębokie sieci neuronowe i każdy rodzaj tej sieci konwolucyjnej i tak dalej, a z drugiej strony skali są takie podejścia matematyczne jak rachunek Bayesowski, który sam w sobie nie ma wiele wspólnego albo w zakresie ściśle matematycznym absolutnie nikt nie nazwałby go sztuczną inteligencją. Chociażby z tego powodu, że istnieje od długiego czasu, ponad wieku. Tak jak pan przewidział, dyskusja się może rozwinąć w tym momencie. Ja się z tym nie zgodzę i możemy się spierać. Ja chętnie się, jeżeli nie poświęcimy całego naszego dzisiejszego spotkania temu tematowi, ja jestem za tym, żebyśmy spróbowali, bo przyznam się szczerze, że to nie jest chyba tylko dyskusja akademicka, bo czasami trzeba zdefiniować, czy w tym i tym produkcie, czy w tym i tym urządzeniu występuje sztuczna inteligencja, choćby ze względów prawnych. Więc ja myślę, że możemy się pokusić. Ja będę pilnował czasu, żeby to nie zdominowało naszego spotkania dzisiejszego, ale ja bym chętnie posłuchał, bo panowie dwa razy użyli słowa oczywiście, a ja się zastanawiam, czy oczywiście, bo wyszliśmy od definicji psychologicznej inteligencji. Jest ich oczywiście mnóstwo, natomiast na gruncie psychologii inteligencja, znowu, żeby z kolei tego nie rozdrapywać, ale ma związek z umiejętnością osiągania celów, dopasowywania się do zastanej sytuacji, dopasowywania swojego działania. To można zrealizować czasami algorytmem sprowadzającym się do dwóch komend. I my sami w życiu codziennym, na przykład inteligentnie napełniając naczynie wrzątkiem, tak żeby się nie sparzyć, to wymaga pewnej inteligencji. Posługujemy się jednymi, dwoma bramkami logicznymi i dzięki temu zachowujemy się inteligentnie. Więc rzucę to może tutaj jako taki kolejny kęs, na który się będzie można rzucić.
Czy rzeczywiście chcemy ograniczać, że tylko na przykład uczenie maszynowe z sztuczną inteligencją, czy jeżeli algorytm segmentujący obraz medyczny po prostu zrobi to jakąś pradawną metodą sprzed 30 lat, to nie wolno go nazywać sztuczną inteligencją? Jak to jest? Same się nie włączą, to nie są, nie są zupełnie. Nie są sztuczne inteligentne, no dobrze. Przysza Biecek, Politechnika Warszawska. Ja co prawda jestem z tego klanu ludzi, którzy tworzą algorytmy AI, ale osobiście uważam, że nazwa jest nadużywana. Zazwyczaj, żeby zastraszać innych, tak, żeby przestali zadawać pytania. Ale dobrze, że pytamy. Wydaje mi się, że to jest bardzo ważne, że akurat pytamy. Z mojej perspektywy ta nazwa jest myląca, dlatego że doszukujemy się w tej nazwie inteligencji zupełnie niepotrzebnie. Te algorytmy powstały po to, żeby ułatwić pracę ludziom, taką pracę, którą można zautomatyzować. Więc większość tych algorytmów powstała po to, że jeżeli jakieś reguły powtarzają się bardzo często, to chcemy bezkosztowo, tak, bez żadnego wysiłku, bez żadnego zmartwienia znaleźć te reguły, a następnie przerzucić naszą pracę na komputer. I no, taka jest podstawa większości algorytmów, żeby wyszukiwać to, co jest częste, żeby to się działo samo automatycznie, a żebyśmy my, jako ludzie, mogli się skupić na tym, co jest trudne. Więc być może nazwa ja jest niedobra, być może jest myląca, ale też nie spędźmy z tego panelu na rozmawianiu o tej nazwie, a zobaczmy, jak możemy wykorzystać, żeby coś poprawić, tak? Żeby rzeczywiście odciążyć naszą pracę i zastanowić się, co da się zautomatyzować, co da się rzeczywiście, co trzeba zrobić człowiekiem, tak, mózgiem, inteligencją, kreatywnością, pomysłowością, tym, co póki co jest unikalne dla naszego gatunku. To jeszcze, jeśli można, dwa słowa, bo dyskusja jest ciekawa i wydaje mi się, że ona też nie jest tak zupełnie obok, dlatego że za chwilę wchodzą regulacje, co mieliśmy tutaj po mojej prawej stronie przedstawiciela obszaru prawnego. I tam, jak jeden prawnik mi powiedział, jak wejdzie regulacja, że od jutra na czarne będziemy mówili białe, no to sorry, ale tak będziecie mówić, bo inaczej zapłacicie karę. Więc wydaje mi się, że to jest temat, na który warto mimo wszystko zwrócić uwagę. Natomiast znowu bardzo ciekawa tutaj wypowiedź dotycząca nawet braku definicji inteligencji takiej jasnej, naszej ludzkiej. Ponieważ ja swego czasu byłem też pracownikiem naukowym, później przeszedłem bardziej w stronę też tworzenia biznesowego zastosowań w praktyce sztucznej inteligencji. I z moich doświadczeń i dyskusji wydaje mi się, że ta definicja mimo wszystko powinniśmy próbować ją tworzyć w oparciu o pewne cechy czy zespół cech algorytmów, typu, że jeżeli mamy rozwiązanie, które jest w stanie się adoptować, które jest w stanie poprawiać jakość swojej pracy bez ingerencji jawnej człowieka, możemy mówić o pewnej inteligencji. No bo ta co jest inteligencja? Że my potrafimy poprawiać jakość swojej pracy, potrafimy też się zaadoptować do otoczenia. Bo definiowanie takie twarde typu, że mamy uczenie maszynowe albo nie wiem, sieci bayesowskie, za chwilę pojawi się prawdopodobnie jakieś inne rozwiązanie i co wtedy? No nie było zdefiniowane, wylistowane, to co, będzie klasyfikowane czy nie będzie klasyfikowane? Albo dyskusja o systemach eksperckich, które powiemy, czy są, czy nie są sztuczną inteligencją. Teraz pytanie, jak są zbudowane i co wykorzystują? Więc taka definicja twarda moim zdaniem jest bardzo złym kierunkiem, chociażby bazując na tym, co było przez pana profesora wspomniane, nawet o inteligencji ludzkiej. Jeżeli już dotykamy tego słowa, to albo go w ogóle nie używajmy w tej technologii, co pan profesor powiedział, mówmy o algorytmach, a jeżeli inteligencja, bardziej bazujmy i opisujmy ją cechami, niż takim bardzo twardym definiowaniem i wypisywaniem eksplicite metod, bo to jest droga donikąd moim zdaniem. Pani doktor, widziałem, że sięga po mikrofon. Myślę, że jeśli chodzi o definicję sztucznej inteligencji, możemy sobie porozmawiać z jednej strony o tym, jak społeczeństwo rozumie sztuczną inteligencję, a z drugiej strony, jaka jest jej legalna definicja. I teraz, jeśli mówimy o tym pierwszym, to albo na przykład większość pacjentów odbiera sztuczną inteligencję, rozumiejąc ją jak ta przedstawiona w jakichś filmach science fiction typu Robocop, i też część lekarzy boi się, że jeden algorytm wszechwiedzący sztucznej inteligencji zastąpi absolutnie ich wszelkie aktywności i będzie w stanie zastąpić lekarzy i inny personel medyczny. Z drugiej strony, jak chodzimy na konferencje, na których jest poruszany temat sztucznej inteligencji, to niektórzy dyrektorzy szpitali mówią, że
U nas w szpitalu to tą sztuczną inteligencję to już od 40 lat wykorzystujemy, bo na EKG jest napisane na przykład, że występuje migotanie przedsionków, co sztuczną inteligencją niekoniecznie jest. Natomiast jeśli chodzi o legalną definicję, to w zasadzie każda próba zdefiniowania sztucznej inteligencji może grozić bardzo szybką dezaktualizacją tej definicji. I zarówno w Polsce, jak i na poziomie europejskim jest problem ze zdefiniowaniem, czym jest sztuczna inteligencja. Jedna definicja jest w AI Act, inna w Trustworthy AI w dokumentach. Jeszcze inna definicja mówi, że sztuczna inteligencja to jest taka sytuacja, kiedy program czy narzędzie wykazuje inteligentne zachowania, czyli ignotum per ignotum, więc bardzo trudno jest zdefiniować tą frazę. Jeszcze może dorzucę jedną ciekawostkę, że AI często już nie jest tłumaczone jako artificial intelligence, czyli sztuczna inteligencja, tylko jako augmented intelligence, czyli rozszerzona inteligencja. I myślę, że to też może nawet bardziej oddawać charakter AI. Jeszcze może odnosząc się wprost do pana challenge'u o próbę definicji. Fajnym podejściem regulacyjnym i takim podejściem, które jest implementowane, jest z jednej strony nie pytanie dokładnie, o co nam chodzi, jeżeli chodzi o techniki machine learningowe czy techniki AI-owe, albo zostawienie otwartej definicji, albo definicji, która może być na bieżąco aktualizowana. I tak jest na poziomie europejskim, bo w tym AI Act, o którym wspominałem, ta definicja jest tak skonstruowana, że Komisja Europejska może ją na bieżąco zmieniać, co jest o wiele szybszą metodą, bo Komisja Europejska może to zrobić nie przechodząc przez całą trudną procedurę legislacyjną europejską. Ale drugim elementem tego podejścia jest to, że mówimy sobie, jakie obszary zastosowania ze względu na ryzyko, które generują, są do ściślejszego albo bardziej wymagającego uregulowania. I to jest podejście w AI-akcie. Mamy AI, ale mamy high-risk AI. I 90% regulacji dotyczących AI-a dotyczy high-risk AI tak naprawdę. I to jest fajne podejście, bo ono pozwala na dobre zarządzanie ryzykiem i dociskanie regulacyjne tam, gdzie rzeczywiście jakieś ryzyko jest, a nie wprowadzanie zbyt wygórowanych standardów tam, gdzie uznajemy, że tego ryzyka nie ma. I w ochronie zdrowia, w tym temacie, o którym większość z nas chyba najwięcej wie, to bardzo dobrze widać. Bo jeżeli będziemy mieli zastosowanie AI-a, machine learningu w wyrobach medycznych, to automatycznie jest high-risk AI. I wtedy musimy spełnić dodatkowe wymogi regulacyjne. Jest też druga strona tego medalu oczywiście i tak jak ta definicja może nie być wystarczająco up to date, tak wskazanie obszarów, w których mamy do czynienia z high risk AI, też może nie być up to date. I na przykład obecnie w tym projekcie jest tak, że sztuczna inteligencja, która jest wyrobem medycznym, czyli jest wykorzystywana dla korzyści konkretnego pacjenta, będzie high risk AI. Ale wykorzystywanie machine learningu na poziomie zarządzania podmiotem leczniczym albo zarządzania systemem ochrony zdrowia już nie jest high risk AI. Jeżeli na przykład będziemy działać zgodnie z predykcjami, które powiedzą nam, jakie będzie zapotrzebowanie na krew do transfuzji albo jakie będzie zapotrzebowanie na ilość łóżek w szpitalnictwie, to taki algorytm absolutnie może mieć, zastosowanie takiego algorytmu absolutnie może mieć daleko idące konsekwencje ostatecznie z punktu widzenia tego pacjenta, natomiast nie będzie high risk AI. Więc każde podejście, czy patrzenie na to z perspektywy technologicznej, czy patrzenie na to z perspektywy obszaru zastosowania technologii, samo w sobie nie wyczerpuje tematu. To nie jest tak, że znajdziemy ostateczne rozwiązanie tego problemu. Ja tylko chciałem króciutko dodać, sekundka, że w sumie nie jest to niczym niezwykłym, że w dokumentach prawnych pewne pojęcia definiowane są poprzez listę. To jest jedna z technik definiowania. Tak? Substancje farmaceutyczne kontrolowane ze względu na swoją psychoaktywność są definiowane w ten sposób, że przedstawiana jest ich lista, którą można co kilka miesięcy aktualizować. Więc nie byłoby to samo w sobie niczym niezwykłym, gdyby nie było definicji ogólnej typu arystotelesowskiego, tylko po prostu lista. Tak, więc to taka tylko uwaga, że może to jest wyjście, jeżeli już musimy to definiować. A taka mała, też jeszcze, to nie żebym się czepiał i nie chcę nikogo tutaj wskazywać palcem, ale po prostu patrzę na Państwa biogramy i tam wszędzie jest AI w nazwach instytucji, w nazwach akcji, koalicja AI w zdrowiu, AI low tech.
Chyba się nie da bez tego pojęcia, z tego by wynikało, bo ono coś chyba wobec tego znaczy, tak? Tam są dwie samogłoski. Jak się pisze ML, to jest o wiele gorzej, bo to są dwie spółgłoski. A, no tak. To jeśli mogę jeszcze nawiązać do tego poziomu ryzyka, o którym pan wspomniał, to jest niezwykle ważna rzecz i determinuje tak naprawdę skalę zastosowań praktycznych tego, nad czym pracujemy w laboratoriach, to musimy sobie uświadomić, że metody głównie oparte na machine learningu, one mają w sobie wbudowane ryzyko. To są metody, które nigdy nie będą trustworthy, bo taka jest ich specyfika. To jest, jeśli odnieść to do klasycznej logiki, to jest wnioskowanie indukcyjne, to jest wnioskowanie poprzez obserwację przeszłości tylko i wyłącznie. W związku z tym jednym z kierunków prac badawczych, myślę, że panowie to potwierdzicie, jest próba łączenia tak zwanej symbolicznej i subsymbolicznej sztucznej inteligencji, czyli takiej inteligencji, mówię o tej pierwszej, która zawiera w sobie wiedzę pewną. To jest właśnie to arystotelesowskie podejście logiczne, które swego czasu było bardzo modne. Jeden z pierwszych systemów ekspertowych to właśnie medyczny system, który w chorobach hematologicznych był lepszy od lekarzy, a to były lata, o ile pamiętam, przełom 60. i 70., więc to jest odległy czas. Potem zarzucono ten kierunek, ale w tej chwili wracamy do tego i jednym z nurtów tych prac nad tym explainable AI to jest nic innego jak właśnie próba łączenia tych dwóch podejść i to może też determinować w jakimś stopniu poziom ryzyka, jaki będzie pojawiał się, kiedy będziemy próbowali aplikować te metody w praktyce. A oczywiście medycyna jest tu wyjątkowo krytycznym miejscem. Wiadomo, że tam koszt ryzyka jest olbrzymi, więc to high risk jest jak najbardziej uzasadnione. Ja bardzo się cieszę, że ta dyskusja idzie w kierunku ryzyka, dlatego że można zastanowić się, skąd się to ryzyko bierze. To AI można się kojarzyć z jakimś dziwnym bytem, który sam się nauczył czegoś, ale w wielu przypadkach są to algorytmy trenowane na danych. Trenowane są, żeby w tych danych szukać często występujących wzorców, więc jakość tych danych jest kluczowa. I bardzo często, mając te dane, możemy tworzyć lepsze albo gorsze algorytmy, nazywać je później ML, AI bez różnicy, nawet możemy mówić o nich miś, ale to niewiele zmieni. Więc te dane są kluczowe. Ta konferencja w nazwie ma, prawda, słowo data, więc te dane są tutaj bardzo ważne. I myślę, że to jest też ciekawe właśnie, w jaki sposób w takim razie tworzyć repozytoria danych tak, żeby te algorytmy nowe, jakbyśmy ich nie chcieli nazwać, żebyśmy mogli je weryfikować, testować, żeby zapewnić nadzór nad ich działaniem i zapewnić ich bezpieczeństwo. Wątek AI tu też się przewijał wielokrotnie. Ciekawa regulacja. Myślę, że wiele osób się jej po prostu obawia, że coś się teraz starszego wydarzy. Niedługo pewnie wejdzie w życie, więc to jest może miejsce, żeby porozmawiać o niej trochę. Tak? Co zrobić, żebyśmy byli miejscem, gdzie tworzymy bezpieczne rozwiązania? Jeśli można, okej. Okay. Jakie ryzyko mają państwo na myśli? Co dokładnie znaczy ryzyko? W jaki sposób algorytm może nieść ze sobą ryzyko? Spróbujmy może to doprecyzować. Czyli jeżeli mówimy o naszym obszarze healthcare-life science'owym, to ryzyko najczęściej sprowadzamy ostatecznie do szkody na zdrowiu albo utraty życia pacjenta. I to jest de facto ryzyko, o którym mówimy w 90% przypadków, jeżeli mówimy o zastosowaniach medycznych algorytmów machine learningowych. I ja dodam tylko jedno zdanie. I tak, to ryzyko jest wbudowane, szczególnie w ML-owe metody. Tutaj pan absolutnie ma rację, że jakość danych jest fundamentem, bo wszystko, co dostajemy z modeli typu ML, to są predykcje statystyczne. A statystyka ma w sobie zawsze ten procent niepewności czy możliwego błędu, a skutki oczywiście w medycynie są daleko idące. Więc to jest zbudowane. Dlatego powiedziałem o tym łączeniu metod Absolutnie. Symbolicznych i subsymbolicznych, ponieważ wiedza symboliczna z kolei ma w sobie tę prawdziwość zaszytą przez wnioskowanie dedukcyjne w logice. Dokładnie. Znaczy jest taki świetny mem i ja jako pokolenie 30-latków mogę rzucać memami z kieszeni, gdzie zdejmujemy pierwszą maskę z machine learningu i jest data science, zdejmujemy maskę z data science'a i jest statystyka. Więc oczywiście, że tak jest, ale... A na dnie jest if else. Tak, dokładnie. Dokładnie. Więc ja tego nie neguję. Ja się z tym absolutnie zgadzam, ale to pokazuje, jak
bardzo istotnym aspektem w tym wszystkim jest to, o czym mówił kolega przedmówca z Politechniki Warszawskiej, czyli stosowanie podejść z tego szeroko rozumianego explainable AI. Bo explainable AI ostatecznie w najszerszym ujęciu to jest stosowanie takich metod pokazujących sposób działania, powiedzmy, naszego algorytmu machine learningowego, żeby człowiek mógł podjąć świadomą decyzję, jaki jest bezpieczny zakres zastosowania algorytmu, biorąc pod uwagę na przykład datasety, na których algorytm był trenowany, walidowany i testowany. Więc ostatecznie zaszyte w wielu podejściach z zakresu explainable AI jest właśnie to, jest odnoszenie się do jakości datasetów. Jest oczywiście olbrzymi inny obszar, który jest wartością samą w sobie, polegający na reprezentacji sposobu działania algorytmu albo reprezentacji w sposób zrozumiały dla człowieka tych elementów konkretnych danych konkretnego pacjenta, które były istotne dla otrzymania wyniku i o tym też kolega z Politechniki mówił, ale ten element mówiący, jakie są właściwości datasetów, na których trenowaliśmy nasz algorytm, w związku z czym, na jakich populacjach on działa dobrze, a na jakich nie jesteśmy w stanie powiedzieć, czy działa dobrze, no to to jest bardzo istotny element tego wszystkiego. To na przykład podać konkretne tego ryzyka. Okay. Myślę, że może być bardzo łatwe do wyobrażenia sobie, a dotyczy naszej praktyki. Jest przykład, pracujemy z chorobami płuc. Jest taki przykład, gdzie możemy trenować algorytmy na dane z internetu, one często pochodzą z krajów, gdzie dane łatwo pozyskać, na przykład Wietnam. Jest taki bardzo fajny zbiór danych właśnie z Wietnamu. I wytrenowanie algorytmu może mieć bardzo dużą skuteczność na danych treningowych, ale okazuje się, że sposób przeprowadzania badania tam jest trochę inny niż u nas. I w taki analogiczny sposób powiem, że na przykład algorytm rozpoznaje, czy ktoś ma dobre szanse, czy słabe szanse przeżycia, potem czy na zdjęciu są guziki, czy rurki. Tak, jeżeli są guziki, to jest ktoś zdrowy, który na stojąco robi zdjęcie akurat tam w koszuli. Guziki łatwo rozpoznać, ładny kształt, okrągły i tak dalej. Jeżeli ktoś jest bardzo chory, to leży i ma rurki, tak, które, albo podłączone ma jakieś diody. I jeżeli nie wiemy w oparciu o co działa nasz algorytm, to generuje ryzyko. Także w naszej populacji, gdzie robi się, prawda, zdjęcia X-ray bez koszuli, rozpoznawanie guzików nie pomoże nam. Czy jeżeli nie wiemy, jakie są to jest ryzyko, tak? To jeszcze jeden przykład, znowu idący w dane, bo teraz mówimy o jakości danych i tak dalej, ponieważ ja już nie jestem 30-latkiem. Znaczy byłem kiedyś, więc historia dość dawna, dotycząca Amazonu, dość popularna, do wprowadzenia sztucznej inteligencji w procesie rekrutacji. Nauczono model, który miał za zadanie robić preselekcję CV. Co się okazało? Że ten model wyżej punktuje mężczyzn. Oczywiście szybko to zostało jak gdyby wycofane, no bo dyskryminacja i tak dalej, ale to nie była wina algorytmu, tylko danych. Dlaczego? Bo historycznie w Amazonie magazyny, sprzedaż częściej zatrudniano mężczyzn. Więc skoro algorytm dostał do nauki dane, gdzie więcej było zatrudnionych mężczyzn, on uznał, ok, to znaczy, że oni są lepsi, więc ich preferujemy. Więc w związku z tym przyznawał większe wagi, jeżeli okazywało się, że w CV była zaznaczona płeć męska. Czyli tutaj dobór zbioru uczącego jest bardzo istotny. I tutaj ta jakość to nie tylko sama jakość danych, że one nie są zaburzone, tylko również odpowiednie informacje, które my podajemy, żeby nie okazało się, że pojawi się efekt biasowania, czy model się właśnie przechyli w którąś stronę i później wszyscy są zdziwieni, a błędem po prostu było podanie na wejściu złego zbioru, który został nieprawidłowo przygotowany. Dlatego ten kolejny, jeszcze pozwólcie Państwo na jedno zdanie, dlatego ten kolejny etap rozwoju tej dziedziny to jest właśnie nie tylko bazowanie na danych i odkrywanie wiedzy absolutnie od zera, bo wtedy grozi nam czy bajesowanie, czy jakieś inne rzeczy, ale łączenie od razu systemu uczącego się z wiedzą deklaratywną, którą posiadamy. No, medycyna jest świetnym przykładem tego, gdzie tej medycyny jest mnóstwo, nie trzeba się tego uczyć od zera na danych, bo te dane tak czy inaczej, one nie będą doskonałe. A jeśli można, właściwie wszystkie te źródła, powiedzmy sobie błędu, nazwijmy to w ten sposób, mogą być obecne w medycynie, w której nie ma uczenia maszynowego. Tak? Czytałem bardzo fajną książkę na temat właśnie standardowych wyników laboratoryjnych i w jaki sposób one były generowane. I one były generowane na podstawie populacji, na przykład głównie męskiej,
w związku z czym okazywało się, że tak zwane prawidłowe wyniki wielu parametrów krwi nie są to wyniki prawidłowe po prostu, tylko są prawidłowe przy zastrzeżeniu, że grupa, która była badana, była grupą głównie męską. W Polsce nie mamy aż tak dużej różnorodności rasowej, jak w wielu innych miejscach na świecie. Dużo znamy przykładów amerykańskich, ale myślę, że spokojnie można by znaleźć przykłady polskie. Ciekawe zresztą, jakie by one były. Więc w zasadzie tutaj sztuczna inteligencja pełni ciekawą, uczenie maszynowe może, żeby było prościej, bo ujawnia te rzeczy, które są w danych, a może to jest po prostu szansa, to znaczy może pojawienie się uczenia maszynowego jest szansą na wykrycie tych źródeł błędu. Bardzo dziękuję panie redaktorze za wspomnienie tego, bo cały czas mówimy o tym, że sztuczna inteligencja będzie dyskryminować. Ale nie zapominajmy, że sztuczna inteligencja uczy się na danych i prawda jest taka, że nawet jeśli nie korzystamy ze sztucznej inteligencji, to duża część badań naukowych, na których bazujemy, tworząc evidence-based medicine, jest tworzona na przykład na podstawie badań białych mężczyzn. Jeśli sobie weźmiemy statystyki odnośnie najważniejszych badań kardiologicznych czy kilku najważniejszych badań nad HIV-AIDS, to się okazuje, że jeśli chodzi o uczestników badań, to od 70 do 80% to byli mężczyźni. Więc faktycznie ta dyskryminacja może już teraz występować. Problem jest taki, że jeśli wprowadzimy do tego algorytmy sztucznej inteligencji, to dyskryminować będziemy mogli na szeroką, masową skalę. I to jest to zagrożenie, którym będzie skutkować wykorzystywanie sztucznej inteligencji na danych, które teraz mamy. Ale jeszcze chciałabym się trochę odnieść do poprzednich wypowiedzi w kontekście na przykład Explainable AI, bo my jako Koalicja AI w Zdrowiu stworzyliśmy takie opracowanie Biała Księga AI w praktyce klinicznej. To jest zbiór zasad, jak wdrażać algorytmy sztucznej inteligencji w podmiotach leczniczych, czy jak lekarze i inny personel medyczny ma wykorzystywać algorytmy. Zrobiliśmy to we współpracy ze stroną publiczną, Ministerstwem Zdrowia, Rzecznikiem Praw Pacjenta i kilkoma innymi dużymi organizacjami. I między innymi tam odnosiliśmy się do tematu, co z tym black boxem, sztuczną inteligencją, która w sumie nie wiadomo, czemu podjęła takie decyzje, a nie inne. No i jeśli mamy taki algorytm, który wiemy, że jest skuteczny i bezpieczny i ma wysoką czułość i swoistość, bo porównywaliśmy jego wyniki na przykład do zespołu lekarzy, nawet nie do jednego lekarza, ale nie wiemy, na jakiej podstawie podejmuje takie decyzje, no to czy powinniśmy go stosować, czy nie. I my w grupie roboczej stosowaliśmy takie podejście na bazie analogii do innych sytuacji, które już być może występowały w medycynie. No i faktycznie jest przecież, występuje takie zjawisko, że stosujemy czasami leki, które wiemy, że działają, ale nie do końca znamy mechanizm działania tych leków, czy to w psychiatrii, czy to w innych sektorach medycznych. Także sytuacja, w której stosujemy jakieś leczenie czy jakąś ścieżkę diagnostyczno-leczniczą, a nie zawsze możemy w 100% wytłumaczyć mechanizm, dlaczego tak się dzieje, a nie inaczej, to nie jest coś zupełnie nowego w medycynie. No, poprzednią technologią przed uczeniem maszynowym była taka antyczna technologia o nazwie mózg ludzki, która też jest dla nas czarną skrzynką. To znaczy, jeżeli przychodzę do lekarza i lekarz mówi mi, panie, ma pan zapalenie płuc, to wnętrze mózgu tego człowieka i to, na jakich danych się wytrenował, też jest dla mnie czarną skrzynką, prawda? Archimedes, jak wyskakiwał z wandy, to krzyknął heureka. Odkryłem, czyli heurystyka to jest właśnie to, na czym lekarze bazują dzisiaj. Troszkę nie umiem nawet wytłumaczyć czasami, dlaczego właśnie taką czy inną decyzję podejmują. Tak, odnosząc się do pana pierwszej sugestii, że ten Black Swan Fallacy i to, że my jako ludzie i naturalne sieci neuronowe też wnioskujemy na podstawie danych, z którymi do tej pory się spotkaliśmy, w związku z tym całe to nasze wnioskowanie jest wnioskowaniem zawodnym. To z jednej strony tak jest, ale z drugiej strony jest olbrzymia różnica między ludźmi a systemami machine learningowymi taka, że my mamy właśnie o wiele bogatszą heurystykę i tu jest spora różnica. Natomiast... Poza tym mamy jednak trochę wiedzy, która nie tylko wynika z heurystyki i z doświadczeń. My część tej wiedzy, akurat może w medycynie to nie jest najlepszy przykład, ale w wielu innych dziedzinach, my część tej wiedzy potrafimy udowodnić w sposób bardzo, bardzo poważny, formalny, więc absolutnie, to już nie jest tylko i wyłącznie nasze doświadczenia na podstawie wielu obserwacji.
I absolutnie się zgadzam. No i drugi plus naszych naturalnych sieci neuronowych jest taki, że to, co my teraz mamy w głowach, przeszło przez o wiele większą ilość iteracji ćwiczenia. W związku z tym ta sieć przeszła przez o wiele dłuższy proces technologiczny, zanim trafiła do naszych czaszek. Więc jest duża różnica technologiczna jednak między jednym i drugim, jest duża różnica heurystyczna między jednym a drugim i to powoduje, że bardziej pilnujemy technologii sztucznych sieci neuronowych, ale odnosząc się jeszcze do tej kwestii explainable AI i stosowania tego machine learningu, który byłby zupełnym black boxem. Tu mamy duży problem, ponieważ robiąc analogię z lekami, leki na ludziach stosujemy, jak zakończyliśmy pewien bardzo sformalizowany proces dopuszczania ich do obrotu i przeszliśmy przez kilka faz badań klinicznych. I przeszliśmy przez postępujące fazy badań klinicznych, na których testowaliśmy, albo przynajmniej ideał jest taki, żeby testować na większych grupach populacyjnych ten produkt i dopiero jak zakończyliśmy te badania, zrobiliśmy przynajmniej tą trzecią fazę, dostajemy pozwolenie na dopuszczenie do obrotu i możemy stosować produkt leczniczy. I ta trzecia faza badań klinicznych to jest ten gold standard, który pozwala nam pokazać nie tylko skuteczność, ale też bezpieczeństwo działania. Z machine learningiem, którego byśmy wytrenowali, ale nie przeprowadzilibyśmy walidacji testowania klinicznego, mamy pewien problem, bo ten proces wprowadzania do obrotu takiego machine learningu bez tego elementu oceny klinicznej albo robienia badania klinicznego w ramach oceny klinicznej powodowałby nie tylko, że mamy do czynienia z black boxem, powodowałby, że mamy do czynienia z black boxem, którego nie przetestowaliśmy w środowisku klinicznym. I tutaj jest, tu jest to ryzyko, które powoduje, że no przynajmniej w tych projektach, w których ja działałem, nikt nie decyduje się wypuścić wyrobu medycznego, który działa w oparciu o machine learning, bez zrobienia oceny klinicznej, która zawiera w sobie taką albo inną formę badania klinicznego. Bo można zrobić ocenę kliniczną na danych, zebranych na datasecie zebranym w trakcie rozwoju wyrobu i tak ustrukturyzować sobie proces oceny klinicznej, żeby teoretycznie wyłączyć potrzebę robienia badania klinicznego z udziałem żywych pacjentów. Nie widziałem, żeby ktoś do tej pory się na to zdecydował. Więc, no i z dwóch powodów. Pierwszy powód taki stricte mitygacji ryzyka, drugi powód regulacyjny. My ostatecznie później musimy przygotować dokumentację techniczną takiego wyrobu i musimy uzasadnić, dlaczego my jako producent tego wyrobu uważamy, że on jest bezpieczny. Elementem bezpieczeństwa jest też to, że on będzie bezpiecznie stosowany. A żeby był bezpiecznie stosowany, my musimy powiedzieć użytkownikowi, jakie są warunki brzegowe bezpiecznego stosowania tej technologii. To bardzo ważne, bo może się... Bardzo się ten wątek z czasem. I ten czasem, i liczbą iteracji to jest potrzebne, żeby coś właśnie wyprodukować. Na przykład nasz umysł jak długo dojrzewał. To myślę, że strasznie ważny wątek, dlatego że AI jest bardzo młodą technologią. Jeżeli mówimy o tach ksajowych, to są narzędzia, które powstały 5-6 lat temu. One jeszcze nie są dojrzałe. My używamy naprawdę najnowocześniejszych technik, które dopiero są teraz budowane. Tak? Jednocześnie od razu jesteśmy tak bardzo zachłanni technologicznie, że chcemy je wykorzystywać praktycznie. To jest wyścig, w którym budujemy koła, budujemy skrzydła samolotu, który właśnie spada w dół. Więc myślę, że to jest bardzo ważny element i trudno nam porównać człowieka, którego, prawda, lekarze, którzy od tysięcy lat właściwie, prawda, doskonalą swoją praktykę dzielenia się wiedzą, weryfikacji przypadków trudnych z algorytmami, które no, jak ja się urodziłem, to jeszcze nie istniały. To bardzo ważne, co tutaj padło i być może jeszcze nawet wspiera tezę, że nie jest problemem, nie ma problemu z technologią AI, ale w zasadzie z certyfikacją AI i dobrą certyfikacją, bo jak się wdrożymy w sposoby, jak możemy certyfikować algorytmy AI, które są traktowane jako wyrób medyczny, który ma wpływ na życie i zdrowie pacjenta, okaże się, że na przykład nie ma wymogów trenowania i testowania algorytmu na różnych danych albo minimalnej liczby danych, na których możemy trenować algorytm, albo nawet czy powinniśmy skuteczność czy czułość i swoistość algorytmu porównywać do czułości i swoistości jednego lekarza, zespołu lekarzy, specjalisty, rezydenta i tak dalej. Także bardzo dużo jest wątpliwości w tym zakresie. Znaczy tutaj wracając jeszcze do tego, co powiedział pan profesor, jeżeli popatrzylibyśmy się na czas wytworzenia leku oryginalnego
ile ta procedura trwa. No i później on jest też podawany. My go nie wyprodukujemy jako społeczeństwo czy firmy farmaceutyczne w ciągu roku. Dlatego, że później on jest podawany człowiekowi i jest to ryzyko, jak on zadziała. Tutaj też mówimy o technologii, która poniekąd ma wpływ na zdrowie i życie, bo jeżeli my nie zdiagnozujemy w tych płucach guzków i powiemy, że jesteś zdrowy, to przy następnej diagnozie może się okazać, że jest tylko przejście w medycynę paliatywną, tak? A moglibyśmy tego człowieka wyleczyć dużo wcześniej. Więc ten proces, jeżeli mówimy o tych systemach wysokiego ryzyka, naprawdę jest istotny i tutaj pośpiech niestety nie jest dobrym doradcą, bo konsekwencje tego mogą być bardzo złe, chociażby nawet dla rozwoju tej technologii. Bo jeżeli będzie kilka sytuacji takich, które spowodują, że ludzie stracą zaufanie, to ta technologia zacznie się zatrzymywać i ludzie nie będą chcieli po nią sięgać, nie będą chcieli sięgać, no to wiadomo, że rozwój i nakłady znacznie się skurczą, więc tutaj naprawdę trzeba z dużym rozsądkiem i pokorą podchodzić do tego typu rozwiązań, ale też spokojem, tak, nie robić z tego powodu paniki, bo w innych obszarach też naukowych to już wielokrotnie zostało przeprowadzone i na końcu efekty są raczej pozytywne. Tutaj też ten pośpiech akurat nie jest elementem, który jest wskazany, szczególnie w tych sensytywnych obszarach. A jeśli można, bo to wydaje mi się ciekawy temat. Jak by wyglądała taka dobra certyfikacja? Bo o ile rozumiem, są już produkty medyczne, w których występują algorytmy jakieś, tak? Są już takie. Więc udało się już przekonać odpowiednie instytucje, żeby dopuściły do użytku produkty medyczne zawierające algorytmy. To na czym polega zasadnicza przeszkoda, że nie mogą to być algorytmy machine learningowe? Nie ma przeszkody, natomiast ja nie chcę zacząć mówić jak prawnik, bo zaraz uśpię audytorium i nie chciałbym zacząć opowiadać, jak wygląda proces certyfikacji wyrobu machine learningowego, wyrobu medycznego machine learningowego. Może powiem o dwóch ważnych rzeczach. Jedna jest taka, że dopiero co mieliśmy rewolucję i zmieniły nam się przepisy, bo do tej pory mieliśmy dyrektywę o wyrobach medycznych. Niedawno zaczęliśmy stosować nowe przepisy, unijne rozporządzenie o wyrobach medycznych i o wyrobach do diagnostyki in vitro, wyrobach IVD. One wyśrubowały nam standardy regulacyjne, jeżeli chodzi o wyroby machine learningowe, więc podniosła nam się poprzeczka. Były wyroby medyczne machine learningowe, które przechodziły certyfikację pod starymi przepisami. Było trochę łatwiej, teraz jest trudniej. A jeżeli chodzi o to, jak obecnie przejść certyfikację, jak wprowadzić wyrób medyczny machine learningowy do obrotu, no to kluczowym elementem całego procesu jest ocena kliniczna, czyli ocena działania na podstawie danych klinicznych, mówiąc ludzkim językiem. Najczęściej ta ocena kliniczna wiąże się z przeprowadzeniem badania klinicznego, czyli udziałem pacjentów, na których sprawdzamy działanie tego wyrobu. I czyli jeżeli na przykład teraz chodzi o problem źle zbilansowanych grup, na których to było testowane, to jest w zasadzie ten sam problem, co w przypadku badania klinicznego. Musimy wykazać instytucji, która to będzie czytała, że mieliśmy równe proporcje płci, że mieliśmy wszystkie zmienne demograficzne, wiek, rasa jest i tak trochę dalej. Trudniej. Jest trochę trudniej, bo nie ma industry standard. Aha. W lekach i w robieniu badań klinicznych mamy kilkudziesięcioletnie doświadczenie, jeżeli chodzi o metryki oceny wyników, o metodyki prowadzenia tych badań klinicznych itd., itd. W algorytmach machine learningowych to jest wypracowywane, więc jesteśmy w fazie bardzo szybkiego i dynamicznego rozwoju metryk oceny danych, które mamy, metodyk przeprowadzenia tych badań klinicznych i na to się nakłada to, o czym mówimy teraz cały czas, czyli jak chcemy podejść do oceny na przykład tego, jak zdefiniowaliśmy sobie populację i jak to się przekłada na działanie na określonych populacjach. Pierwsza rzecz z brzegu i bardzo istotna wbrew pozorom, mimo że oczywista i pierwsze pytanie, które sobie zadajemy. I ostatnią rzecz powiem, dobrze? Odnosząc się do tytułu naszej konferencji i do tych danych, jest wielka unijna inicjatywa, która nazywa się EU Health Data Space i która w uproszczeniu mówiąc ma być paneuropejską siecią łączącą podmioty lecznicze i nie tylko, bo na przykład biobanki, sponsorów badań klinicznych i której celem jest stworzenie z danych medycznych quasi dobra wspólnego. Dane mają być w ramach EU Health Data Space'a dostępne i w celu leczenia pacjentów w całej Unii Europejskiej, ale po drugie, i to co kluczowe pewnie dla tej konferencji,
dane w ramach EU Health Data Space'a mają być udostępniane każdemu, kto chce je wykorzystać do działalności R&D. To znaczy, że będziemy mogli je wykorzystywać do trenowania algorytmów machine learningowych. I teraz każdy będzie mógł mieć dostęp do tych danych. To nie jest tak, że będzie można budować przewagę konkurencyjną i budować modele biznesowe na własności dużych baz danych medycznych, bo te dane mają być na poziomie unijnym dostępne wszystkim firmom, i nie tylko firmom, uniwersytetom, podmiotom publicznym, które chcą prowadzić działalność badawczo-rozwojową na podstawie tych danych, na przykład trenować algorytmy machine learningowe. To z kolei ma feedback do procesu oceny klinicznej wyrobu medycznego, bo jak wytrenujemy sobie algorytm i będziemy mieli dane, będziemy mieli olbrzymie datasety z EU Health Data Space'u i będziemy mieli dane z o wiele bardziej heterogenicznych populacji niż populacja polska na przykład, to daje nam dywidendę w ocenie klinicznej takiego algorytmu machine learningowego. Więc EU Health Data Space, duża, olbrzymia nadchodząca zmiana. Tylko może jeszcze jedna uwaga taka techniczna, jeśli mogę. Pan powiedział, że przecież są wyroby medyczne, w których są algorytmy i jakoś się je używa, certyfikuje. No, różnica jest fundamentalna. To, o czym tu mówimy, czyli o machine learningu, to są te słynne czarne skrzynki. I na czym polega czarna skrzynka? Na tym, że tam są dziesiątki milionów parametrów, nad którymi nie mamy kontroli. W algorytmie jawnym, który jest w innego typu urządzeniu, on jest dla nas całości przejrzysty. W związku z tym tutaj ta pewność albo niepewność działania jest zdecydowanie mniejsza, jeśli nie w zasadzie zerowa. A tu mamy ten black box polegający na właśnie dziesiątkach milionów parametrów, których my kompletnie nie kontrolujemy. No i chyba wpisana w to wszystko możliwość uczenia się, prawda? Bo jeśli dobrze rozumiem, to taki algorytm, jeśli pozwolimy mu aktualizować swoją wiedzę, to nie jesteśmy w stanie obecnie przewidzieć, jakie będą jego predykcje za 6 no miesięcy. Dokładnie to, o czym mówiłem, bo to jest ciągle bazowanie wyłącznie na przeszłości. To jest tak jak pan powiedział, kolejny odarczy, to będzie... To jest kolejne olbrzymie pytanie, ale Lidia może najpierw. Tak. Tak, co do tej certyfikacji uczenia się, to wiesz, że certyfikowane są algorytmy, które są w jakby takie zdjęcie algorytmu, znaczy on się dalej nie uczy, bo inaczej po każdym dniu pracy mielibyśmy inną czułość i swoistość, której nie bylibyśmy świadomi, to tak tylko komentarz. Natomiast chciałam się odnieść też do European Health Data Space, który jest bardzo fajną regulacją, natomiast to cały czas jest projekt, a nie mówi się o tym tak bardzo szeroko, że w Europie został przyjęty inny projekt również, Data Governance Act. I to jest regulacja, która już kilka miesięcy temu była zaaprobowana przez Parlament Europejski, za kilka miesięcy wchodzi w życie. I idea tego projektu jest bardzo ciekawa, bo on w dużym skrócie mówi o tym, że każdy obywatel ma prawo przekazać swoje dane na cele badawczo-rozwojowe. Sektor ochrony zdrowia jest tam wprost wskazany. Czyli mówimy tutaj o rozwoju nowej idei dawstwa. Tak jak jest dawstwo krwi czy dawstwo szpiku. Mówimy tutaj o dawstwie danych medycznych, gdzie pacjent może podjąć świadomą decyzję, że jego dane medyczne będą wykorzystywane dla celów B+R, nawet dla celów komercyjnych, nie tylko niekomercyjnych, oczywiście dalej w formie anonimowej i może w każdym momencie taką zgodę wycofać, co jest bardzo dużym przejawem takiej pacjentocentryczności i upodmiotowiania pacjenta i umożliwiania mu podjęcie świadomej decyzji. Myślę teraz o tych danych. Jeżeli jedną z bolączek jest to, że boimy się o reprezentatywność albo w ogóle o jakość tych danych, to może to na etapie takiego repozytorium mogłoby zostać załatwione. Pytanie, bo nie znam się na tym zupełnie. Przypuśćmy, że jakaś agencja Unii Europejskiej ma coś do powiedzenia na temat dużego zbioru tego typu danych. Czy wyobrażalna jest sytuacja, w której zobowiązuje się, że nie da się wyrzucić z tej bazy danych zbioru danych niereprezentatywnych? Po prostu statystycy, ci sami, którzy decydują o tym, czy w badaniu klinicznym mamy 4,5 tysiąca osób i ktoś sprawdza, ktoś to liczy, czy jest wiekowo ok, BMI, tak, pochodzenie etniczne i tak dalej. No i mamy dobrą grupę 4,5 tysiąca osób, mamy kilkadziesiąt lat doświadczenia, jak taką grupę wygenerować. No to przypuśćmy, że ktoś potrzebuje do R&D, potrzebny mu jest 5 tysięcy danych na temat płuc albo jakiegoś genu, no to może na tym etapie nie wypuścimy z bazy danych zbioru, który nie jest dobry statystycznie. Czy jest takie coś w ogóle do pomyślenia? Znaczy to jest duża trudność, w jaki sposób sprawdzić, że zbiór danych jest zbalansowany i do jakiego problemu można go wykorzystać, bo to nie jest tak, że dane są uniwersalnie reprezentatywne, one są w jakimś kontekście jakiegoś problemu odpowiednie.
I bardzo często te artefakty są szalenie trudne do wykrycia. To może być kwestia, że pacjenci... Ja powiem znowu o jednym przykładzie, gdzie staraliśmy się dysgrafię rozpoznać u dzieci. Było pięknie zrandomizowane badanie. Te same tablety były użyte, żeby dzieci pisały po nich, te same piórka, wszystko identyczne, tylko grupa, powiedzmy, zdrowa była miesiąc później po aktualizacji oprogramowania. I ta aktualizacja, to co zmieniła, to lekko zmieniła rozdzielczość, z jaką było zbierane informacje o położeniu piórka. I to już wystarczyło, żeby sieci nie zadawały sobie trudu w rozpoznawaniu, czy dzieci piszą ładnie, czy nieładnie, ale rozpoznawała, czy to piórko, jak bardzo jest z dużą rozdzielczością. Takie artefakty strasznie trudno wykryć. Więc dane są potrzebne, ale potrzebujemy też szalenie dobrych procedur, jak te dane certyfikować. To jest w tej chwili znowu wyścig pomiędzy gospodarkami. W Stanach pojawiają się regulacje, w Europie pojawiają się regulacje. Niektóre państwa wychodzą jeszcze przed szereg i same próbują wymyślić, jak dobrze, jak bezpiecznie rozwijać tę metodę, która jest szalenie nowa. Ja tylko może tak mały komentarz w kontekście reprezentatywności danych, bo pokuszę się o stwierdzenie i jestem ciekawa opinii panów, że nie ma jednego algorytmu zdrowotnego, który jest w pełni reprezentatywny i działałby na pacjentach z Azji, Ameryki, Europy i z całego świata. Jeden algorytm. Więc to jest kwestia tego tylko, żeby tą reprezentatywność, czyli te dane, na których się algorytm uczy, dostosować do grupy odbiorców. Czyli na przykład jak tworzymy algorytm dla dzieci, na danych od dzieci, to algorytm jest skuteczny na grupie młodych osób. Jak tworzymy algorytm dla, nie wiem, kobiet, mężczyzn, to właśnie tylko dla tej grupy odbiorców go stosujemy. Tutaj jeszcze wracając do tematu i certyfikacji danych, to co już było wspomniane. Moim zdaniem na pewno trudno będzie powiedzieć, że jakiś dataset jest idealny do trenowania, chociażby wykrywania guzków na płucach. Weźcie go, jak przetestujecie, to będzie dobry. Tu jest to, co też było wspomniane, bardzo dobrze zdefiniowana w ogóle procedura oceny, co należy zrobić, aby ten zbiór dobrze zbudować, bo to na tym etapie będzie budowany zbiór z dostępnych elementów. I ten proces trenowania modelu, znowu jest duża dyskusja w ogóle w medycynie, czy w ogóle dopuścić do diagnostyki, do wspierania diagnostyki sieci neuronowe, które są trudno wyjaśnialne. Mówi się tak, okej, pójdźmy w metody statystyczne, które tam klasyfikujemy jako machine learning. Może troszkę niższa jakość, też możemy powiedzieć sztuczna inteligencja, ale jesteśmy w stanie mimo wszystko zrozumieć, dlaczego decyzja była podejmowana tak czy inaczej. Kolejny duży w tym momencie obszar naukowy, czyli właśnie wyjaśnialności. Jak podejść, mimo wszystko spróbować wyjaśnić, co w tej złożonej sieci neuronowej się dzieje. Zbiory, to jest temat naprawdę bardzo, bardzo ogromny i w tym momencie to, co było wspomniane, nowy obszar, gdzie my go eksplorujemy. I dlatego te definicje, te pewne reguły, które opracujemy, one będą bardzo, bardzo kluczowe do tego, co dalej. Bo jest jeszcze jedna rzecz, jakbyśmy wrócili do troszkę wcześniejszego wątku, lekarz też się myli, prawda? Mówimy, że lekarz się myli. Dobrze, tylko ja mogę lekarza zaskarżyć, błąd w sztuce lekarskiej i tak dalej. A teraz jeżeli sztuczna inteligencja powie, nie mam guzków, a mam nowotwór, to kogo ja zaskarżę? W tym momencie też na chwilę obecną ciężko byłoby powiedzieć, czy ten lekarz podejmując tą decyzję podjął dobrą, czy ten algorytm był prawidłowo certyfikowany, prawidłowo przygotowany do tego procesu diagnozy. I kolejna rzecz właśnie, jeżeli mówimy o tej sztucznej inteligencji, te algorytmy się ciągle będą uczyły. I teraz zamrożony algorytm, z jednej strony ciekawe, tylko pamiętajmy o tym, że na przykład nasze cechy, nasze jak gdyby też populacyjne się mogą zmieniać, więc zamrożenie algorytmu może spowodować, że za chwilę będzie generował duży błąd. Co jest lepsze, ma się uczyć, czego zamrażamy. Więc tu jest tyle w tym momencie elementów, które musimy przepracować i się zastanowić, jak dobrze do tego podejść, że to długa droga, ale myślę, że powinniśmy właśnie to robić bardzo systemowo, żeby nie popełnić błędów, które przyniosą więcej szkody niż chwila oddechu i zrobienie tego w sposób prawidłowy. I jeszcze pamiętajmy o jednym, o czym pan tu wcześniej wspomniał, że oczekujemy też od tych metod być może odkrywania nowych reguł, nowych sposobów podejmowania decyzji, których ludzie albo nie wymyślili, albo no, nie wpadli na to. Znane są przykłady programów szachowych, proszę, że odejdę od medycyny, które grają tak, że arcymistrzowie dziwią się pewnym ruchom.
A okazuje się, no AlphaGo to jest w ogóle przykład, który zupełnie się temu wymyka, ale ja mówię o programach szachowych, które wygrywają w taki sposób, że pewne zagrania są kompletnie irracjonalne z punktu widzenia człowieka, który, arcymistrza, który gra. Więc myślę, że o tym też musimy pamiętać, kiedy mówimy o pewnej standaryzacji danych na przykład. Jedno słowo, algorytmy AI są lepsze od człowieka w graniu w szachy, ale nie każdy wie, że algorytm razem z człowiekiem jest lepszy niż sam algorytm. W 97 roku, kiedy Kasparow przegrał z Deep Blue, oskarżył twórców komputera o to, że mu pomagali. A w 2006 na Mistrzostwach Świata Szachowych jeden z graczy oskarżył swojego partnera czy przeciwnika o to, że wspierał się programem szachowym. Zaczynając może od tego pana pierwotnego pytania, czy jesteśmy w stanie zrobić, jeżeli dobrze zrozumiałem to pytanie, taki preprocessing danych, żebyśmy mieli zawsze dataset reprezentatywny i żeby robiła to instytucja unijna, no to, czy krajowa instytucja publiczna. To jest dokładnie ten problem, o którym koledzy mówią. To zawsze jest, oceniamy reprezentatywność w świetle jakiegoś kryterium. Natomiast może jak koń do rożkarza wracam do tego, ale ja widzę duży potencjał w e-health data space, bo im większe mamy datasety i im bardziej różnorodne jest pochodzenie poszczególnych datasetów, z których chcemy korzystać do trenowania, czy walidacji, czy testowania, tym lepiej dla nas. Na przykładzie, jak zaczął się COVID, kilka niezależnych zespołów badawczych bardzo szybko wytrenowało, chyba trzy były najpopularniejsze, algorytmy do diagnozowania zmian na radiogramach płuc, zmian covidowych. I one były rzeczywiście wykorzystywane. One były wykorzystywane w środowisku klinicznym, głównie w Stanach. A później chyba po roku czy po półtora roku pokazał się kapitalny artykuł, jest dostępny do tej pory na ArcSIF zresztą, który zastosował rozwiązania z zakresu Explainable AI do wszystkich trzech algorytmów. I co się okazało? Wszystkie trzy absolutnie nie działają dobrze w środowisku klinicznym, ponieważ wszystkie trzy były trenowane z wykorzystaniem dwóch tych samych datasetów. A te dwa datasety pochodzą z dwóch szpitali. I jest 100% korelacja między tym, czy pacjent jest zdrowy, czy ma zmiany chorobowe, a szpitalem, z którego pochodzą zdjęcia. W związku z czym algorytmy wytrenowały się na dwóch kategoriach confounds. Po pierwsze, na markerach lateralizacyjnych, czyli tych literkach L i R na zdjęciach, bo nie były wycięte z jednego datasetu. Po drugie, wytrenowały się na takich aspektach, które absolutnie nie mają znaczenia klinicznego, jak ułożenie ramion pacjentów na radiogramach. Bo jeden szpital robił zdjęcia w określony sposób, bo określony technik robił zdjęcia w określony sposób, drugi szpital robił zdjęcia w określony sposób. Więc i to były tylko dwa datasety. Jeżeli będziemy mieli e-health data space, to będziemy mieli datasety pochodzące potencjalnie z wszystkich szpitali w Unii Europejskiej, które robią te zdjęcia covidowe. Będziemy mieli dostęp do tylu, do ilu poprosimy, żebyśmy mieli dostęp. Więc różnorodność pochodzenia datasetów jest dobrym mechanizmem obronnym, żeby uciec przed tym problemem. To nie jest oczywiście 100% bezpieczny mechanizm obronny, bo dalej potrzebny jest preprocessing danych, to o czym mówił kolega z kolei. I nie da się uniknąć tego elementu całej pracy nad trenowaniem algorytmu machine learningowego. Więc nikt za nas ostatecznie tej roboty nie odrobi, potrzebny jest preprocessing danych. To znowu taka luźna myśl, czy właściwie to chyba będziemy kończyć. Nie wiem, czy mogę zakończyć tak paskudną myślą, ale teraz tak się nad tym zastanawiam, że te dane w połączeniu z algorytmami ML-owymi to jest naprawdę wielka potęga. Też w takim, nie w sensie czysto poznawczym, ale w sensie jej wpływu na społeczeństwo. To znaczy, biorąc pod uwagę łatwość, z jaką ja mogę sobie ściągnąć te dane i w dodatku dzisiaj są tak łatwe rozwiązania ML-owe, że mogę wieczorami się tego nauczyć i wygenerować coś, co będzie brzmiało nieźle, to teraz taka myśl mnie wzięła, czy otwarcie tych danych rzeczywiście nieograniczone, czy to jest naprawdę dobry pomysł, bo jest to powiedzonko with great power comes great responsibility, to znaczy czy to przypadkiem nie jest tak, że właśnie ktoś powinien czuwać, żeby tymi danymi nie było aż tak łatwo się bawić, biorąc pod uwagę ich potencjał nadużycia. Nie wiem, czy to jest jakaś uzasadniona myśl. Ale to jest wyścig zbrojeń.
Te dane już są dostępne, tylko one są dostępne dla tych podmiotów, które są w stanie wyłożyć duże pieniądze, żeby zdobyć ten dataset, albo zdobyć dataset, gdzie są dane nielabelowane i wyłożyć kolejne duże pieniądze na labeling danych. Więc to już jest dostępne, tylko jest po prostu dysproporcja, jeżeli chodzi o graczy ekonomicznych, którzy mogą sobie na to pozwolić. Więc stworzenie takiej inicjatywy jak EU Health Data Space powoduje, że mniejsze firmy, mniejsze podmioty, uniwersytety publiczne, które niekoniecznie mają pieniądze na labeling danych, będą w stanie uczestniczyć w rozwijaniu nauki i rozwijaniu medycyny w sytuacjach, w których bez tego by tego nie mogły robić. Więc jeżeli tego nie zrobimy, to nie jest tak, że te dane nie będą do tego wykorzystywane. Będą wykorzystywane przez kogo innego po prostu. Okay. Ostatnie głosy. Jeżeli mogę tylko skomentować właśnie ten przykład z łatwością trenowania tych modeli. Wyobraziłem sobie taką sytuację, że ktoś ma guza w nodze, obejrzał sobie doktora House'a i tam był taki przykład, że doktor House leży w wannie i wycina sobie guzy sam. To nie zalecilibyśmy nikomu, prawda, że to jest proste, zrób to sam, bo potrafisz, bo jest film na YouTubie. Tak samo jest z sztuczną inteligencją. Jest dużo materiałów, jak to robić. Jest bardzo prosto pobrać jakieś dane, wtrącić jakiś model, ale to wcale nie znaczy, że powinniśmy zachęcać ludzi, żeby takie modele losowe stosować. Potrzebujemy jednak specjalistów. Specjalizacja w chirurgii, prawda, trochę się jednak tego chirurga uczy. Że jako właśnie tutaj pełna zgoda. Dane, one otwarte, nie są ryzykiem. Chodzi o to, że jak ktoś już modele robi, który model będzie dopuszczony i stąd certyfikacja i nadzór. Bo nawet dzieci niech biorą się, uczą i niech sobie testują, tylko broń Boże, jak ktoś właśnie puścił sobie dwa razy na UTML-u coś i mówi, a teraz włączę w szpitalu i będę diagnozował nowotwory, to chodzi o to, żeby to zatrzymać. Czyli certyfikacja w momencie, gdy wykorzystujemy. Bo sam dostęp do danych, on jeszcze groźny nie będzie. Będzie groźne to, jeżeli właśnie niewłaściwe osoby zaczną coś robić bez jakiejś tam podstawowej wiedzy, a to później będzie, nie daj Boże, adoptowane i wykorzystywane w jakiejś praktyce i tam rzeczywiście ryzyko może być ogromne. To trochę tak jak w każdej aptece można kupić za kilka złotych skalpel i tym skalpelem można zrobić dużo krzywdy, a w rękach właściwej osoby jest zbawienny. Okej. Może jeszcze ostatnie słowo ostrzeżenia, no bo każdy może kupić skalpel, natomiast wprowadzenie do obrotu sztucznej inteligencji, która spełnia definicję wyrobu medycznego, nie przeprowadziwszy procesu certyfikacji, jest przestępstwem. Więc to nie jest tak, że możemy sobie w aplikacji webowej, a w jakimś modelu SaaS-owym wrzucić algorytm machine learningowy i mówić, stosujcie go sobie w takim wskazaniu terapeutycznym, czy w tamtym, czy w innym i nic się nie stanie, bo narażamy się na odpowiedzialność prawną po prostu. Ale dzisiaj znowu, już dzisiaj dużo takich rzeczy jest na internecie. Kalkulatory dawkowania leków, które nie są oparte o zwykłą bazę danych i prostą funkcję wyszukiwania, są już wyrobem medycznym i są udostępniane na necie. I pod domenami europejskimi, i pod domenami amerykańskimi. I takie kalkulatory absolutnie spełniają definicję wyrobów medycznych. 90% z nich nie przechodziło procesu certyfikacji jako wyrób medyczny. Więc to już się dzieje i takie rzeczy absolutnie w sieci są. Szukałem ostatnio takiej apki darmowej, aby mi powiedziała, czy mam raka, czy nie mam raka. Nie znalazłem jeszcze, ale jestem przekonany, że można taką zrobić, opublikować i będzie ją można ściągać z internetu. Ciekawe, prawda? Dziękuję serdecznie Państwu za obecność.